Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wiedza Konfederacji na temat rolnictwa zamyka się w tym, że dzisiaj pan mówi, że rolnicy byliby w polu. No w każdym innym okresie, ale nie dzisiaj. To pokazuje jasno. Dzisiaj każdy, kto dzieli naród, nie jest patriotą. I wy to robicie. Dzielicie naród. Nie jesteście patriotami. Chcecie tylko i wyłącznie kłócić. Wasze działania w rolnictwie przyczyniły się do tego i na granicy, że do Polski mogło wjechać wszystko. Pan prezes Kaczyński nie upomniał się o to, żeby zostały wprowadzone kontrole cukru na granicy przez sanepid. Pozwalaliście przywozić cukier, który nie był badany i pan za to odpowiada. To wy za to odpowiadacie. Brakuje bardzo dużo pracowników na granicy. Nie ma. I dzisiaj nie macie najmniejszego mandatu, żeby wypowiadać się na temat rolnictwa. Pani obiecała rolnikom 1 mld zł, tylko nie zagwarantowała ich pani w budżecie. Zapomniała pani o tym. I dzisiaj to wy odpowiadacie za tą całą sytuację w polskim rolnictwie, która jest. Każdy, kto dzieli w tym trudnym czasie naród, nie jest patriotą. Wy nie jesteście patriotami. Nie ma takiej możliwości. Drodzy państwo, są narzędzia formalne, jeżeli chce się przeprowadzać debatę w jakichś sprawach merytorycznych. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że ten problem, o którym rozmawiamy teraz, jest ważny. Nie mam niestety wrażenia, że ta kłótnia, która tu się odbywa, w jakikolwiek sposób rozwiąże problemy tych, którzy dzisiaj w polskich miastach, w polskich regionach protestują. I dlatego będziemy zmierzać do realizacji porządku dziennego tego posiedzenia. Bardzo proszę, wniosek formalny, pan poseł Stefan Krajewski. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Dziś rolnicy protestują w wielu miejscach, ale oni rozumieją, że ci fałszywi prorocy, którzy tutaj udają obrońców, przez 8 lat nie zrobili nic, żeby poprawić sytuację polskich rolników. Pani minister Gembicka chciała w 2 tygodnie nadrobić 8 straconych lat. No nie udało się. Złożyła pani wszystkie gnioty, które przez 8 lat przygotowaliście. A co do opieszałości, przez ponad rok nie rozumieliście tego, że można zablokować napływ ukraińskiego zboża. Nie zrobiliście nic. My wiemy dziś, że są lepsze rozwiązania jako rząd niż kaucja i te rozwiązania są wprowadzane. Wy nie potrafiliście ani kaucjonować, ani zablokować. A pan poseł Sachajko walczy o silną pozycję w opozycji, bo rządowej nie dostał w ciągu ostatnich 8 lat. Zastanówcie się nad tym, a dziękuję. Rolnicy dzisiaj nie chcą wojny, chcą spokojnej, merytorycznej rozmowy. Dziękuję panie pośle. Pamiętajcie państwo, jeden wniosek przeciwny. Bardzo proszę. Panie marszałku, proszę Wysoka o ciszę, nie zagłuszajcie to... naprawdę, kiedy człowiek mówi. No trochę kultury, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody i zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków, silnych ludzi. Którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Panie pośle, w jakim trybie? Jest... Sprostowania rozumiem. Kończymy to. To jest... Nie, to drodzy jest państwo. Kłamstwo. To jest kłamstwo i pomówienie. I może pan sobie kłamać, prawdy nie zakłamiecie. Pan Jarosław Kaczyński, pan prezes Kaczyński 22 czerwca 2022 roku powiedział: ukraińskie zboże nam nie zagraża, nie bójmy się przywozu do Polski. To wy odpowiadacie za to wszystko, co się stało. A pan za te pomówienia, które pan powiedział, spotkamy się w sądzie. Zapraszam. Panie pośle, nie pani minister, pani poseł, nie ma... Nie, absolutnie nie. Nic nie szkodzi pani poseł. Kończę ten wątek. Nie ma pani prawa, bo go pani nie udzieliłem. Bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce. Jeżeli rozumiem, natomiast to nie jest debata, to są wnioski formalne. Sprostowanie przysługuje w debacie. Za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce na sali.
Chce zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę, pani poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Panowie, rozpoczynam procedurę wykluczania was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Jeżeli pojawiają się, proszę zająć miejsce. Jeżeli pojawiają się, nie, panie pośle, zapraszam na miejsce. Tak? Ja myślę, że powinien pan, absolutnie, jeżeli był pan świadkiem takiej rzeczy, powinien pan ją złożyć na piśmie. Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować tak samo wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Ten wniosek przez komisję powinien zostać rozpatrzony pilnie, żeby takich spraw między nami nie było. Przepraszam, pani poseł Kwiecie, nie usłyszałem. Dobrze, można złożyć do Komisji Etyki Poselskiej, można złożyć do prokuratury, ale sala sejmowa nie będzie miejscem ani szarpani, ani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest Fight Club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Chciała zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska w trybie artykułu 186. Bardzo proszę.